Czy można utracić zbawienie? To pytanie nurtujące wielu chrześcijan. W całej historii Kościoła wielu nauczało, że można utracić zbawienie. Jest to dosyć często poruszany temat, gorący temat, również dzisiaj, ponieważ niektóre denominacje bardzo stanowczo twierdzą, że można utracić zbawienie. Powody, jakie podają, to popełnienie jawnych grzechów, takich jak narkotyki, alkohol, cudzołóstwo lub zwykły bunt. Przyznaję, że te działania są złe, ale czy powodują, że prawdziwy chrześcijanin straci swoje zbawienie? Czy zbawienie jest zasługą czy darem od Boga? Proste studium Pism Świętych odnoszących się do sposobu zbawienia ujawnia, że czynienie dobra lub zła nie jest częścią wymagań zbawienia. A gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas wespół z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was samych. Jest to dar Boży, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. List do Efezjan, 2 rozdział 5 i 8 do 9 wersetu. Zbawienie przychodzi do wierzących w obecnej dyspensacji łaski dzięki łasce Bożej, Jego niezasłużonej przychylności. Bóg udziela zbawienia na podstawie naszej wiary i tylko wiary, a nie na podstawie naszych uczynków, naszych dobrych uczynków. Oczywiście nigdy zbawienie nie zależało od dobrych uczynków i nigdy nie będzie zależeć od dobrych uczynków. Zawsze zbawienie zależało od uwierzenia Bogu i zawsze będzie zależało od uwierzenia Bogu. Nigdy nie będziemy wystarczająco dobrzy. W żadnej dyspensacji nie wymagano od człowieka, żeby do zbawienia dołożył swoje uczynki, gdyż tylko zbawienie było zawsze z łaski, przez wiarę, na podstawie doskonałej ofiary Chrystusa i zawsze tak będzie. Nigdy nie będziemy wystarczająco prawidłowi, by zasłużyć na przyjęcie przez Boga na podstawie naszych własnych zasług. Jesteśmy dziś pod łaską, a łaska unieważnia uczynki. Łaska to niezasłużona przychylność, a uczynki to zasłużona przychylność. Nie można mieć obu w tym samym czasie. Więc zbawienie z łaski czy z uczynków? Takie pytanie postawione jawnie ujawnia, że odpowiedź brzmi, że zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków. W tym tkwi część problemu. Patrząc nad Izrael pod prawem Mojżesza, przed wiekiem Kościoła, ich program postępowania na ziemi polegał nie na wierze w Boga, ale na przestrzeganiu przykazań prawa i na tej podstawie ich życie na ziemi było dłuższe lub krótsze. Natomiast jeśli chodzi o wiarę i na podstawie wiary zbawienie, to Dawid na przykład był pod prawem i Dawid był zbawiony z łaski niezależnie od uczynków prawa, tylko na podstawie uwierzenia Bogu. A przed zakonem Abraham był typowym poganinem, który uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Zawsze zbawienie było z łaski, przez wiarę, na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus powiedział bogatemu człowiekowi, co następuje, a on mu rzekł, czemu mnie nazywasz dobrym? Nie ma nikogo dobrego oprócz jednego, to jest Boga, ale jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. Mateusza 19, rozdział 17, werset. Jezus powiedział temu człowiekowi, że aby odziedziczyć życie, długotrwałe życie na ziemi, musi przestrzegać przykazań. I taka była zasada, kto nie przestrzega prawa, ginie. Przestrzeganie prawa było wymagane dla długiego, błogosławionego życia na ziemi. Przestrzeganie przykazań jako sposób na utrzymanie biologicznego życia jest programem opartym na uczynkach tego, kto żyje według tego prawa. Nie ma nic wspólnego z wiarą. Nigdy nie miało nic wspólnego z wiarą ku zbawieniu, ku wiecznemu życiu w niebie.
Takiemu programowi podlegał Izrael od czasu otrzymania przez Mojżesza prawa na górze Synaj, a potem na polach Moabu po wyjściu z Egiptu, gdzie drugie prawo jest opisane w piątej księdze Mojżeszowej, stąd nazwa tej księgi drugiego prawa. I aż do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa te regulacje były wyraźnie w mocy. Potem wrócą na krótko, na ostatnie 7 lat przed przyjściem Pana Jezusa wraz z Kościołem z nieba na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze. Czyli widzimy, że z Daniela 9 rozdział mamy zapowiedź, że ostatni tydzień, ostatnie siedmiolecie to będzie znowu chwilowy akord pierwszego Starego Przymierza, które obecnie jeszcze się nie skończyło, gdyż list do Hebrajczyków mówi nam, że Stare Przymierze jest bliskie zaniku. I skoro jest bliskie zaniku, bliskie zniknienia, to jeszcze nie znikło. Jest blisko, ale to jeszcze nie koniec. Jan, apostoł, mówi, że to już ostatnia godzina. Czy można utracić zbawienie w ramach programu opartego na wierze, a nie na uczynkach? Nie można. Czy można utracić życie biologiczne w ramach programu opartego na uczynkach, a nie na wierze? Można. Oczywiście można utracić życie biologiczne, po prostu nie wykonując wymaganych uczynków, nie przestrzegając przykazań zakonu, bo po prostu taki człowiek umierał za swój własny grzech i szedł do piasku. Natomiast jeśli był wierzący, jeśli był zbawiony z łaski przez wiarę, to mimo że nawet jego biologiczne życie było skrócone w wyniku nieposłuszeństwa zakonowi, to jako wierzący Bogu szedł do nieba, tak jak Dawid. Dawid po prostu był wierzący i po śmierci poszedł do nieba. Przestrzegać przykazań, naprawdę? Wyszukuj wyrażenie przestrzegaj przykazań w swoim ulubionym oprogramowaniu biblijnym. Jest ono użyte ponad 200 razy w Biblii w takich standardowych przekładach. Począwszy od 4 rozdziału Księgi Drugiego Prawa, aż do 14 rozdziału Księgi Objawienia. Oto cierpliwość świętych, oto ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusa, jak mówi nam Objawienie 14 rozdział 12 werset. Wyrażenie przestrzegać jego przykazań zostało użyte także dużo razy, na przykład około 140 razy. Apostoł Jan często o tym mówił i oto kilka znanych przykładów. Niniejszym wiemy, że go znamy, jeśli przestrzegamy jego przykazań. Na przykład pierwszy list Jana, 2 rozdział, 3 werset. Wiemy doskonale, że przykazaniem Pana Jezusa było po prostu uwierzyć w Pana Jezusa, aby być zbawionym. I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, ponieważ przestrzegamy Jego przykazań i czynimy to, co jest miłe w Jego oczach. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 22 werset. Ponownie jest to jak najbardziej odniesienie do tego, co jest przedstawione jako przykazanie Pana Jezusa, które On powiedział, to jest wola Ojca mego, wierzyć w Tego, którego On posłał. I dalej mamy. Po tym poznajemy, że kochamy dzieci Boże, gdy kochamy Boga i przestrzegamy Jego przykazań. Na tym bowiem polega miłość Boga, że przestrzegamy Jego przykazań, a Jego przykazania nie są uciążliwe. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 2-3 werset. Jeśli miłujesz Boga, to nie jest dla Ciebie problemem wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast jeśli nie miłujesz Boga, to także odrzucasz Jego Syna. To często idzie w parze. Jest całkiem jasne, że apostoł Jan podkreśla uczynki prawa, przestrzeganie przykazań jako część procesu zachowania tutaj się i teraz. Albo jako Izraelita, no to zachowania życia biologicznego na ziemi,
I Jan wtedy występuje jako apostoł Izraela, więc stosowne jest, aby pisał jako osoba podlegająca prawu Mojżesza, albo odwołując się do największego przykazania Pana Jezusa, jakim jest miłowanie Boga, a w nawiązaniu do tego Pan Jezus to zdefiniował. To jest wola Boga, wierzyć w tego, którego On posłał, znaczy wierzyć w Pana Jezusa. Saul z Tarsu z kolei, apostoł Pogan, apostoł Paweł, otrzymał program i Ewangelię oparte na łasce. A to jest związane z niebem. I skoro przestrzeganie przykazań, prawa było wymagane od Izraelitów mieszkających na terenie Palestyny w czasie, gdy stała świątynia, tak żeby tam zachowywali biologiczne życie, tak jeśli chodzi o łaskę. Łaska odnosi się do zbawienia i dostania się do nieba. I tutaj na całym świecie, nieważne gdzie się znajdujesz, nie tylko na terenie Palestyny działa to, nie tylko działa w stosunku do biologicznie, z genetycznie powiązanych ludzi z Jakubem, synem Izaaka, wnukiem Abrahama, tylko jest to powiązane z każdym, kto uwierzy w Pana Jezusa. Tak działa łaska Boża. Głównymi słuchaczami apostoła Pawła podczas lat głoszenia Ewangelii łaski byli poganie. Poganie nigdy nie otrzymali prawa mojżeszowego, ponieważ było ono przeznaczone tylko dla Izraela na terenie Palestyny w czasie, gdy stała świątynia, w której była sprawowana służba Boża. Tak więc Bóg nie może pociągać kogoś, kto nie był pod zakonem, do odpowiedzialności za przestrzeganie lub nieprzestrzeganie zakonu, którego nigdy nie otrzymali. Dlatego Bożym programem dla pogan jest łaska i to jest obecny program. I mało tego, to jest zbawienie niebiańskie. Zbawienie z łaski na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. To jest program zbawienia w wieku Kościoła, który także był zawsze aktualny i każdy wierzący zawsze był mile widziany i mógł uwierzyć w Pana Jezusa i być zbawionym, albo tak jak Abraham, uwierzyć Bogu i być zbawionym. Zbawienie to jest dar, którego nie można zwrócić. Wszyscy wiemy, czym jest dar. To coś, czego nie kupiłeś, jest darmowy i często niezasłużony. Podobnie jest z darem zbawienia od Boga w obecnym wieku Kościoła. Nasze zbawienie jest darmowym darem opartym na Bożej łasce, a nie na naszych własnych zasługach. Działało to zawsze tak samo i będzie działać tak samo. Jest to zawsze z łaski przez wiarę i na tej podstawie można pójść do nieba. Że Jezus Chrystus umarł za wszystkie grzechy wszystkich wierzących w Niego ludzi. Wszyscy powinniśmy być za to bardzo wdzięczni, ponieważ gdyby zbawienie opierało się na zasługach, nikt z nas nie sprostałby Bożym standardom. Wszyscy jesteśmy grzesznikami zbawionymi przez łaskę. I nie wiemy dokładnie, w jaki sposób ten dar zbawienia przez łaskę został przekazany. Nie możemy też położyć na nim rąk. Wiemy tylko, że kiedyś byłem grzesznikiem, zgubiony, a teraz jestem zbawiony. Nasze zbawienie jest darem, którego nie można zwrócić. Bóg nie jest hinduskim dawcą. Nie oczekuje w zamian czegoś o takiej samej wartości, ponieważ nie ma nic równie cennego jak nasze zbawienie. Bóg nigdy nie przyjmuje swojego daru z powrotem. Słowo Boże mówi, albowiem dary i powołanie Boże są bez po prostu pokuty, bez zwrotu. I tak mówi Rzymian 11, rozdział 29, werset. Albowiem darów swoich i wezwania Bóg nie cofa.
Nasze zbawienie jest darem od Boga. Nie można go zwrócić, zgubić ani ukraść. Jesteśmy zapieczętowani przeciwko wszystkim takim kwestiom. Czy można utracić zbawienie będące darmowym darem? Nie. Nie zasłużyłeś na nie uczynkami, więc nie możesz go stracić, nie czyniąc uczynków. To darmowy dar od Boga. Jesteś jako wierzący w Pana Jezusa również zapieczętowany przez Ducha. Kiedy zostałeś zbawiony, zostałeś zapieczętowany przez Ducha Świętego. Pieczęć ta nie jest czymś, co można usunąć. Istnieje ona w sferze duchowej i nie mamy do niej dostępu. W rzeczywistości pieczęć może nie być po prostu pieczęcią lub znakiem, ale samym osobiście Duchem Świętym, ponieważ On mieszka w nas, jesteśmy Jego świątynią. Tym zaś, który nas ustanowił z wami w Chrystusie i namaścił, jest Bóg, który też nas zapieczętował i dał zadatek Ducha w sercach naszych, mówi drugi list do Koryntian. Pierwszy rozdział, 22 werset. Drugi Koryntian 1:22. Który też na nas pieczęć położył i dał zadatek Ducha w serca nasze, ja zaś Boga przyzywam na świadka, na duszę moją, że oszczędzając was, dotąd nie przyszedłem do Koryntu. I 21 werset, a ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusa i który nas namaścił, Bóg jest którym i wy zaufaliście, usłyszawszy słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, którym i wy, uwierzywszy, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym obietnicy. Efezjan, 1 rozdział, 13 werset. I nie zasmucajcie Świętego Ducha Bożego, którym jesteście zapieczętowani aż do dnia odkupienia. Efezjan, 4 rozdział, 30 werset. Jak można przeczytać w Słowie Bożym, jesteśmy zapieczętowani przez Ducha Świętego tutaj na ziemi do określonego czasu zwanego Dniem Odkupienia. Dzień Odkupienia, jeśli chodzi o wierzących w wieku Kościoła, w odróżnieniu od odkupienia ciała. Zapieczętowani jesteśmy także aż do pochwycenia. A nie tylko oni, ale i my, którzy mamy pierwocinę ducha, nawet my sami wzdychamy w sobie, oczekując przysposobienia, to znaczy odkupienia naszego ciała. Rzymian 8 rozdział, 23 werset. Odkupienie naszego ciała nastąpi podczas pochwycenia Kościoła, kiedy otrzymamy nowe uwielbione ciała wraz ze zmartwychwstałymi wierzącymi. Obecnie nasza dusza została odkupiona krwią Chrystusa, a nasz duch został stworzony na nowo. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie, ale nasze ciało, nasze fizyczne ciało nadal się starzeje, marszczy, choruje, cierpi i grzeszy. Nasze ciała nie zostały jeszcze odkupione. Odkupienie ciała nastąpi w czasie pochwycenia. Oto objawiam wam tajemnicę, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na ostatnią trąbę, bo trąba zabrzmi, a umarli powstaną niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. 1 Koryntian 15:51-52. Oczywiście wiemy ze Słowa Bożego, że wszyscy, którzy będą zabrani w pochwyceniu, ostatecznie otrzymają swoje uwielbione ciała nadające się do wieczności w niebie. Innym wspaniałym aspektem odkupienia ciała jest to, że nasza upadła, grzeszna, ludzka natura zniknie, zastąpiona przez boską naturę, naturę podobną tej, którą ma Jezus Chrystus, w postać podobną do uwielbionego ciała Pana Jezusa. Umarli w Chrystusie, z martwych staną z nowym uwielbionym ciałem nadającym się do nieba i wieczności. Ci, którzy żyją w chwili
pochwycenia są natychmiast przemieniani ze śmiertelnych w takich, którzy ze śmiertelnych ciał w takie ciała, które są niezniszczalne, nieśmiertelne. Albowiem to, co zniszczalne, przeoblecze się w nieskazitelność, a to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność. Gdy więc to, co zniszczalne, przeoblecze się w nieskazitelność, a to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy spełni się to, co jest napisane. Śmierć pochłonięta jest w zwycięstwie. O śmierci, gdzież jest żądło Twoje? O grobie, gdzież jest zwycięstwo Twoje? 1 Koryntian 15, rozdział 53 do 55 wersetu. Niezniszczalni umarli w Chrystusie, których ziemskie ciała uległy rozkładowi, przyobleką się w nowe niezniszczalne ciało, ciało uwielbione. Śmiertelni żyjący w czasie pochwycenia zostaną przemienieni w nieśmiertelne uwielbione ciało. Zmartwychwstali, umarli, będą głosić: o grobie, gdzie jest Twoje zwycięstwo? Pokonali grób przez swoje zmartwychwstanie i już nigdy nie umrą. Odmienieni żywi będą głosić: o śmierci, gdzie jest Twoje żądło? Ominęli śmierć i nigdy nie poczują jej żądła. Chwalmy Boga za to. Czy można utracić zbawienie? Oczywiście, że nie można utracić. Jesteśmy zbawieni dzięki łasce Boga. Tylko Jego łaska zbawia nas przez naszą wiarę. Nie jesteśmy zbawieni przez nasze uczynki, żadne, dobre ani złe, ponieważ one nigdy nie będą wystarczająco dobre, aby zadowolić Boga, ponieważ On jest święty i doskonały. Jesteśmy zapieczętowani przez Ducha Świętego aż do dnia pochwycenia. Nasze zbawienie jest wiecznie bezpieczne, ponieważ nie zasłużyliśmy na nie, było ono darem od Boga dla nas. Czy można więc utracić swoje zbawienie? Prosta odpowiedź brzmi: nie można. I tak myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym.